Morderstwo ze szczególnym okrucieństwem to zarzut dla 41-letniego rybniczanina. Mężczyzna oblał konkubinę i jej znajomego łatwopalną substancją i podpalił żywcem. A wszystko rozgrywało się w jednym z mieszkań w rybnickim Niewiadomiu. Morderstwo. I to jest szok, wie pani. Do Judasza wyglądałam tutaj, patrzę, siwo na klatce, idę do okna, fu. Na pewno tragedia, no i kto temu winien, czy to sami sobie tak zafundowali. No, tragedia jak co? Wszystko działo się za tymi drzwiami. W mieszkaniu znajdowały się trzy osoby, 44-letnia kobieta, a także jej były i obecny konkubent. Mężczyzna tego wieczoru pokłócił się ze swoją partnerką, która później zaprosiła swojego byłego konkubenta do tego mieszkania i spożywała z nim alkohol. Zazdrosny 41-latek, widząc ich w jednym pokoju, wszedł do środka. A następnie oblał partnerkę i jej gościa łatwopalną substancją i podpalił żywcem. No trzeba się spodziewać, nie stać. Tam gdzie alkohol, tam jest to wszystko. A alkohol w tym mieszkaniu był częstym gościem. Ona no, nic tam z okolą nie robiła, tak ona była spokojna, taka cicha, ale czasami jak pod wpływem alkoholu, to lepiej trzeba było zjeść z drogi zjeść. Również feralnego wieczoru wszyscy uczestnicy zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. Tym razem jednak zejść z drogi trzeba było chorobliwie zazdrosnemu 41-letniemu Jarosławowi H. Podejrzany w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzuconego mu czynu, potwierdził, iż istotnie polał tych pokrzywdzonych tą substancją, dokonał ich zapalenia, no, twierdził, że no, coś w niego wstąpiło, dochodziło tam pomiędzy nim a pokrzywdzonymi do nieporozumień, potwierdził, że jego zamiarem rzeczywiście było pozbawienie życia tych osób. Partnerka Jarosława H. z poparzeniami szyi, twarzy i rąk przebywa w szpitalu. Towarzyszący jej 39-latek zmarł. Obrażenia, których doznał, poparzenia objęły ponad 60% jego ciała. Ogólne rozpoznanie, poparzenie drugiego i trzeciego stopnia, poparzenie dróg oddechowych. Sąsiedzi i mieszkańcy dzielnicy Niewiadom są w szoku. O mieszkających za tymi drzwiami osobach nie miały jednak dobrego zdania. No, niedobra była ta rodzina. Wiecznie boli bacie. Z pewnością nie jest to nowość dla policjantów z rybnickiej komendy. Pod tym adresem rybnicy policjanci przeprowadzali wcześniej interwencję. Tutaj na interwencję było już za późno. Podejrzanemu przedstawiono zarzut dokonania zabójstwa z zamiarem bezpośrednim, ze szczególnym okrucieństwem w stosunku do jednego z pokrzywdzonych, który zmarł i usiłowanie zabójstwa do pokrzywdzonej kobiety. Jarosławowi H. grozi dożywocie.